Zadanie 15. Na płaszczyźnie w kartezjańskim układzie współrzędnych dana jest prostaka o równaniu przechodząca przez punkt A. Współczynnik B w równaniu tej prostej jest równy. Zobacz, mamy napisany wzór funkcji. Mamy niewiadomą y, x oraz b. B chcemy policzyć, a wiemy jednocześnie, że ta prosta przechodzi nam przez punkt A. Jeśli przechodzi przez punkt A, to znaczy, że możemy x i y wziąć właśnie z punktu A i podstawić do prostej, no bo ona przechodzi przez ten punkt. Czyli mamy tak, tu mamy x, y. Pamiętaj, że najpierw jest x, a potem y we współrzędnych. Czyli podstawiamy, zobacz, do tej funkcji wrzucimy x i y z tego punktu. Czyli y to jest 3. Może napiszę pod spodem. 3 to się równa 3 razy x to jest minus 1 plus b. 3 to się równa minus 3 plus b. Przerzucamy minus 3 na lewo, czyli mamy 6. B to jest 6. Proste, krótkie zadanko, bardzo przyjemne.